końcu spadł u mnie też śnieg, tak jak u was. Ja się cieszę jak dziecko, bo wy pokazywaliście na Instagramie czy na YouTubie, że u was dawno już spadł śnieg, a u mnie dopiero teraz, w grudniu, ale lepiej późno niż wcale. Także mam nadzieję, że jeszcze troszkę popruszy, że się będę mogła nacieszyć tym śniegiem. Ale fajnie, ale fajnie. Amorek, co to jest? Co to jest? To jest twoje czy moje? Twoje, nie? Od razu przyszedłeś. No to musimy poprawić, czekaj, bo później będzie napisane, że mamy bałagan w mieszkaniu. Ej, ale Amorek, podoba ci się ta twoja kurteczka? Podoba ci się, ja wiem. Wiecie, co jest najdziwniejsze, że ja mu kiedyś kupiłam przeciwdeszczową kurtkę i tam jest ta, no mówcie co, kaptur tam jest i on nie lubi tego kaptura, a tutaj to lubi, powiem wam. No Amorek, no już, no, jeju, ja wiem, że ty się lubisz stroić, ale pokażemy chociaż widzom, no Amorek. To jest taka kurteczka, taka bordowa, taka ona się mieni. Tutaj nie będzie widać, bo nagrywam z telefonu. Ona taka mieniąca jest, ma kapturek, taki widzicie, z liskiem, że tak powiem, takim ala liskiem. Także no, Amorek no nie chce dać, widzicie, no nie chcę wam pokazać. No to jest Łotr. I tutaj jest w środku taki polar, nie? No więc, o i tak jest zapinana ona, ta kurteczka. Czekajcie, odwrotnie. Boże, Amor, opanuj się. O, tak jest, tak wygląda. A mogę pokazać tył, czy nie? No i tak wygląda tył. Tak. No dziękuję, Marek, że pozwoliłeś pokazać widzom. I powiem wam, że taka kurteczka, ona mnie kosztowała, zaraz wam powiem, bo tutaj mam paragon, to wam powiem, 79 zł. Ładnie, nie? Ale co się nie robi dla swojego Amorka, tak, Amorcio? No. No to twoja kurteczka jest, tak, twoja kurteczka zimowa, proszę bardzo. No, twój pan napisał, że zwariowałam. No ale jak nie kochać takiego, nie? Takiego szczególna małego, jak nie kochać, nie? Jak nie kupować? A jeszcze pod choinkę coś dostaniesz, no już, mogę? Mogę to odłożyć, czy nie? Widzicie, jakie to jest? Jakie to, jak on lubi ciuchy, mówię wam. Mogę już odłożyć? Mogę? Tak? Dobrze. Dziękuję bardzo panu. Więc szybko wam pokażę jeszcze raz. Tu nawet jest odpinane. Nawet nie wiedziałam. Zobaczcie, jest odpinane. Coś takiego. O, tutaj ma kapturek. Tu ma narączki. Takie, o. A tu jest takie. O. Dobra, bo przyszedł już. Już przyszedł. Już, dobra. Odkładamy. Dobra, to jest twoje. Dobrze. Mhm. Później pójdziemy na spacerek w tym, tak? Bo Amorek dzisiaj się trząsł, wiecie? Chociaż miał golfik, ciepły sweterek, ale się trząsł, więc mówię, no kupię mu kurteczkę, no mam słabość do niego. No, więc dobra, kończymy już. Amorek w nowej kurteczce, a my jesteśmy u moich rodziców. No, śniegu tyle jest. Chodź tu, tu chodź, tu, tam nie. Tam chcesz iść? Amorcio, ja wiem, że ty kochasz się, nie wiem. Chodź. Chodź, ej! Chodź, idziemy. Chodź dalej. No, musimy już jechać. Musimy już jechać, Amorek, dalej. I ty byś kółeczka robił, nie? Tak, pewnie. A ja się poślizgnę. Tu chodź. Tu, 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 tu. A mamy zimę w końcu. Chodź, idziemy do samochodu. No, jedziemy do domku. I przyjechaliśmy z Amorkiem do parku, bo jest tak pięknie. O, Amorek oczywiście niegrzeczny, łobuz. Nie wolno straszyć ptaszków. Chodź tu, łobuzie. Także dzisiaj zrobimy sobie spacer po parku.
Niech Amorek ma frajdę, bo on tak kocha śnieg. A w tej kurteczce to wygląda fajnie tak. Wody nie ma. No tak, jesteśmy w parku. No. A dopiero co szliśmy tym parkiem kiedyś, jak było jeszcze lato. Ojej. Jak ten czas szybko mija. Ale tutaj sobie odpoczniemy i zrelaksujemy się. Nie, Amorcio? No. A później do domu i obowiązki na nas czekają. No to my się wyciszamy z Amorkiem i spacerujemy. No zobaczcie, jaka u mnie zima. W końcu jest u mnie zima. Juhu. Śnieg sypie. A ja lubię ten sklepik tutaj. O, taki mam. Ja zawsze mówię, że to taki no chiński, nie? O, i tu jest ten kot, widzicie? To sobie ostatnio kupiłam, tylko to jest taki ten chyba mniejszy, no. Także tu jest wszystko, wszystko. Także jakieś zakupy poczyniłam. Idziemy dalej do Polo. A to jestem ja, bez makijażu. Znaczy mam makijaż taki, wiecie, make-up, no make-up. Bo jeszcze przez nos w ogóle mówię. No i boję się też, że poślizgnę się. W taką pogodę to się nawet malować nie chcę. Idę do Polo po pieczarki, bo potrzebuję, bo dzisiaj będę robić mięsko mielone, takie wiecie, mniejsze, z pieczarkami. Jeszcze coś potrzebowałam, aha, trochę kapusty kiszonej na suróweczkę, także no, jeszcze zobaczę, jakie tam pierdołki są. Dobra, więc ja idę, bo muszę tu przejść przez pasa, nie można mieć telefonu, jak się idzie przez pasy. Do zobaczenia później. Wróciłam z Polo, miałam iść tylko po pieczarki, oczywiście popłynęłam jak zawsze, mam dzisiaj taką kurtkę, pewnie nie będzie widać, taką wysoką, wysoką, bo Jezus, co ja gadam, taką długą, ona jest aż tam, dawno kupiona kurtka i powiem wam, że teraz nie wiem, czy ona była kupiona w Reserve, chyba tak, w Reserve albo w Mojito, nie wiem, i ona w środku ma tam jakieś pierze czy coś, że saka właśnie na takie mrozy. Ja jej już dawno, dawno nie, nie kupowałam. Dawno, dawno jej nie ubierałam. W tamtym roku jej nie ubierałam, bo przecież była ciepła zima, nie? A w poprzednim roku też nie. 2 lata temu też nie. A teraz trzeba było założyć. Ale powiem wam, że ta kurtka bardzo, bardzo dobrze się spisuje. Bardzo. Cieplusio, jest fajnie. Nawet za gruby golf założyłam. Zaraz wam powiem. Tak, reserved. I rozmiar 38. Patrzcie, jeszcze wchodzę 38. Ojeju. Co to się stało? Dobra, teraz tak. Komin mam z Mojito. To jest Mojito, taki. On jest taki przeplatany, o. Widzicie? Taki przeplatany. Z Mojito, dobrze mówię? Boże, jak normalnie człowiekowi teraz... Z nosa leci wszystko, nie? No, to jest Mojito, taki on jest przeplatany. Nie, że on jest w całości, tylko taki, o. O, coś takiego, nie? I tak się zakłada. Bardzo fajny, naprawdę. Cieszę się, że go zakupiłam. Czekajcie, zaraz przyjdę. Tylko odwieszę tę kurtkę na wieszaczek. No, i co tu jeszcze? Torebka z Orseja. U nas już dawno Orseja nie ma. Nie wiem dlaczego. Zlikwidowali ten sklep w galerii, a ja nawet lubiłam Orsay pod względem właśnie torebek, jakichś tam dodatków, więc taka właśnie torebeczka z Orseja. No i znany golfik jak zawsze, nie? Bo jak ja się przyczepię do jednego jakiegoś golfa, to tak chodzę w nim albo w czarnym, albo właśnie teraz w tym ze Sinseya. Chyba jedna z was mi się kiedyś pyta, czy jestem zadowolona z tego golfa. Tak, jestem zadowolona, polecam. I jeszcze teraz myślę, żeby sobie kupić w kolorze tego takiego jasnego popielu. No, na razie są jeszcze inne wydatki, więc sobie odpuszczę, ale teraz jakieś promocje są, przeceny, więc wtedy sobie kupię. Dobra, bo ja tutaj mam, moi kochani, siatę ze sklepu tego takiego tam, ja mówię na niego chiński, i z Polo, gdzie mnie zainteresowała taka ulotka, bo na drzwiach tam było na temat właśnie garnków, ponieważ moje już troszkę mają swoje lata i tak muszę sobie ją przejrzeć.
A mój Amorek był grzeczny w ogóle, czy nie był grzeczny? Chyba nie, bo z buju wziąłeś taką, wziął szmatkę, gdzie wycieram tutaj zawsze jak... O, jeszcze zmywara mi się otwarła. Jeszcze zmywara mi się otwarła, więc jeszcze mam zmywarę do powyciągania tam tych wszystkich pierdół, a tego jest dużo. Niby dużo osób tu nie mieszka, ale pełno wszystkiego jest zawsze w tej zmywarce. Także widzę, jak się otwieram. Boże, żeby jeszcze automat... Ona się automatycznie otwiera sama, nie? Ale żeby jeszcze sama tak mogła wyciągać te naczynia, to byłabym wdzięczna jej. No ale cóż, trudno. Amorek wziął taką ścierkę, którą tutaj czyszczę zawsze, bo się nosi tego wszystkiego, więc idę do kuchni położyć te rzeczy, zakupy. Ale zaraz do Was wracam. Żeby nie było. Zaraz do Was wracam, przebiorę się, rozbiorę, bo mi tu gorąco. No i dobra, dobra, jestem. Oczywiście Amorek dostał ataku nerwowego. Amorek, ej! Nie wolno, bo nagrywam. Więc tak, pokażę Wam, co kupiłam. To właśnie pieczarki, które będą mi dzisiaj potrzebne, ponieważ tutaj mi się odmraża mięso. I teraz tak, moi drodzy, jedziemy z tą siatką. Oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie wzięła sobie herbaty. Pierwszy raz z Tekany. Znaczy Tekany znam herbatę, tę firmę. Ale tutaj mam słodka wiśnia. Nie wiem, czy miałyście, dajcie mi znać, bo ja i najbardziej mój mąż właśnie lubi melisę z wiśnią, przez to, że czuć właśnie aromat tej wiśni. Przepraszam, że mówię troszkę przez nos, ale to dlatego, że jeszcze mnie trzyma moje przeziębienie. Więc przez parę dni trochę leżałam. I teraz tak mówię, wezmę, bo lubię nawet, powiem Wam, że nawet lubię zapach wiśni w perfumach. Tak, na przykład to jest chyba Miss Dior, to ona właśnie tak pachnie, nie? Tym... To sherry tak się jakoś nazywa, nie? Wiśnia. No, tu też pisze sweet sherry. I teraz tak, powiem Wam tak, tu jest, tak i tak mówię co czas. Aromatyzowana mieszanka herbatek owocowych o smaku wiśniowym. Mamy hibiskus, jabłko, owoc dzikiej róży, aromat wiśniowy, liście słodkich jeżyn, granulat wiśni. Coś takiego, więc zobaczymy. Następnie wzięłam oczywiście mężowi tę melisę z wiśnią właśnie ze względu na posmak wiśni. Później ja sobie wzięłam herbatę białą, bo bardzo lubię herbatę białą, a herbata biała jest też bardzo zdrowa. I wzięłam z firmy Big Active tajska cytryna i kwiat granatu. Bardzo lubię z tej firmy właśnie herbatki. I tutaj mamy tak, czekajcie, gdzie tu piszę? Co my tu mamy jeszcze? Aha, biała herbata, skórka pomarańczy, aromaty, skórka cytryny, płatki kwiaty granatu, płatki kwiatu słonecznika, płatki kwiatu krokosza barwierskiego. Także jestem ciekawa tej herbaty, bo ja białą herbatę mam, ale zakupioną w takim sklepie tym Czas na herbatę, nie? A tutaj jest akurat w torebkach. W torebkach, no trudno, 20 torebek. Torebek, więc tak teraz. Następnie kupiłam sobie coś takiego. Pierwszy raz paprykarz z łososia. Miałam chętkę na paprykarz. Mówię, jak jest jeszcze z łososia, uwielbiam łososia. Boże, powiem Wam, że ja bym nie wiem, co dodała za łososia. Także no, uwielbiam, więc mówię, biorę. Wzięłam również z pudliszki tutaj po bolońsku do spaghetti, bo zawsze to musi być u mnie w domu. Wzięłam też żelatynę, ale z firmy Marysia. Nigdy nie miałam. Miałam inną, no ale mówię, wezmę, nie będę szła do Biedronki, tym bardziej, że auta nie posiadam. Tak. Więc pozbyłam się auta. Szukam nowego. I dlatego mówię, no jeszcze taka śnieżyca, a ja jeszcze przez nos mówię i tak niezbyt jeszcze się dobrze czuję, więc mówię, dobra, biorę to, co jest, więc, a to potrzebuję, wiecie do czego? Do tego, żeby zrobić na święta galat, no. Następnie, czekajcie, bo tutaj jeszcze mamy z tamtego sklepu, mnie denerwuje, jak ja nie lubię przez nos mówić, z pudliszków wzięłam pudliszki, pomidory krojone, bez skórki, w soku pomidorowym. Boże, w soku, myślałam, że sosu. No więc coś takiego. Dobrze, że polo mam blisko.
Następnie tak, w sklepie to już by było wszystko, jeżeli chodzi o polo. W tym sklepie tutaj, co Wam pokazywałam, tym ja mówię na to chińskie, no bo to takie raczej są chińskie rzeczy. Zresztą gdzie nie jest napisane made in China, prawda? Wziąłam taką sobie tutaj, ale teraz zaspał na się robi, ja muszę zamorkiem jeszcze wyjść na spacer, wow. Taką miseczkę, taką malutką miseczkę. Nie wiem ile kosztowała, ponieważ tutaj ceny nie ma, a jak ona jest duża... Nie, tu niby pisze złoty 80 zł, czy coś takiego, nie wiem, zobaczcie, bo ja to nie dowidzę. Planuję kupić sobie okulary do czytania, niestety. Nie tylko mam krótkowzroczność, ale coś nie dowidzę przy czytaniu, także niedługo Wam się pewnie pokażę w okularach, zarówno tak na co dzień, jak i zobaczycie moje okulary do czytania, ale to dopiero po nowym roku. Na razie dam sobie spokój przed tym wariactwem świątecznym. Tu wziąłam taki spryskiwacz, ponieważ ja bardzo uwielbiam czyścić lustra czy jakieś inne powierzchnie w mieszkaniu wodą z octem. Robię pół na pół. Pół wody, pół octu. Pół na pół i wtedy jest to najlepsze. Aha, i musi być do tego ściereczka z mikrofibry, ale nie te zwyczajne takie ściereczki, wiecie, z mikrofibry typu na przykład właśnie chińskie jakieś czy jakieś inne badziewia, tylko najbardziej lubię ściereczkę z mikrofibry z firmy Vileda. Najlepiej i powiem Wam, że wtedy smug żadnych nie macie. Ja tak zawsze czyszczę okna. Zawsze czyszczę szyby, jeżeli chodzi o okna, to właśnie woda z octem plus ściereczka z mikrofibry, ale właśnie z Viledy. No i ja za to dałam 4,30. Następnie wzięłam już sobie taki na zapas notatnik, bo u mnie notatników nigdy za wiele. Więc czekajcie, gdzie jest tu góra, gdzie tu był, dobra, nieważne, czekajcie, wyciągnę z tego. O, to jest taki, z długopisikiem. Taki. No i on jest w linie, czekajcie, w linie, bo ja zawsze lubiłam te takie z Deals, ale niestety z Deals były kiedyś tam takie wielkie, duże A4, a ja potrzebowałam A5, ale nie było i kupiłam w końcu A4, ale to, A4, ale powiem Wam, że to A4 to jest dla mnie za duże, więc muszę mieć takie, do różnych takich zapisków, chociażby YouTube'owych. Dobra, co tu jeszcze mam? Tu wzięłam takie woreczki, bo zawsze to się przyda, takie woreczki śniadaniowe, co prawda tu pisze 10 sztuk za złoty 50, ale to nie są śniadaniowe dla mnie, jak to powiedzieć. Tak, to są woreczki śniadaniowe, tylko że ja kupuję nie do śniadania, ponieważ śniadanie zawsze z mężem pakujemy w takie specjalne pojemniczki. Takie, wiecie, śniadaniowe pojemniczki. Natomiast takie woreczki mi się przydają do przechowywania czegoś tam, nie? Jakiejś żywności, czegoś, nie wiem. Dobra, i tutaj jeszcze coś mam, co nie mogę pokazać, ponieważ tutaj mam na prezent, a tutaj jest dużo osób, które mnie obserwują i później będą wiedziały, że to dla nich jest. Więc to by było tyle, jeżeli chodzi o moje zakupy. Teraz Wam pokażę, moi kochani, jakie zrobiłam takie ozdoby na święta na kratce złotowej.
Odsunęłam dzwoneczki. No i jestem, moi kochani, byłam odebrać paczkę z Hebe. Powiem wam, że tym razem bardzo szybko do mnie przyszła. Jestem aż naprawdę mega zdziwiona, ale powiem wam też, że dzisiaj byłam troszkę niemiła, ale to było akurat, jakby to powiedzieć, usprawiedliwione. Byłam niemiła dla pani, która tam obsługuje infolinię na Vision Express. Muszę się pożalić na Vision Express, dlatego że jeżeli chodzi o internetowy sklep, bo ja mam też Vision Express w swojej galerii. No i chciałam zamówić sobie soczewki kontaktowe, ponieważ moje już robią się stare, znaczy już w ogóle są stare, mega stare, dlatego że już je noszę, no, z 2 przeszło miesiące. No i teraz, jak wiecie, był ten Black Friday. No i tam akurat zrobili promkę, żeby mnie one uczyniły 82 zł. No to mówię, fajnie, bo w Hebe można je też zakupić, te moje soczewki kontaktowe, i one by mnie wtedy wyniosły około 90 zł. No to mówię, dobra, zawsze, wiecie, grosik do grosika i zawsze, nie, będzie. No, w portfelu. No i słuchajcie, zapłaciłam to, już zrobiłam zapłatę, wszystko zrobiłam, tam to zamówienie 23 listopada. Mamy już grudzień. Do tej pory nie mam tych soczewek. Więc się wkurzyłam i jak tylko wchodziłam na przykład tam na aplikację, żeby sprawdzić, co z nimi jest, to jest w trakcie realizacji. Mówię, no to ciągle w trakcie realizacji, no to co tu chodzi? Ja wiem, że nie mam 7 dni roboczych. No i zadzwoniłam do tej pani, ona zaczęła się tłumaczyć, że oni czekają za dostawą i tak dalej. Ja mówię, to kiedy mogę dostać te soczewki? No ja nie mam takich informacji, nie mogę pani udzielić i tak dalej. Ja mówię, wie pani co? Ostatni raz zamawiam u was. Zawsze zamawiałam u was przez internet, ale już więcej nie zamówię. Bo muszę chodzić w starych soczewkach, bo czekam, aż dostanę te nowe, które już dawno opłaciłam. I słuchajcie, 23 listopada mamy grudzień. Więc coś jest nie halo. Ja nie wierzę, że aż tak długo czekałam na tę dostawę? No nie wiem, no może tak, ale zdenerwowałam się, ponieważ ciągle muszę nosić stare soczewki. Wiem, mogę na przykład sobie kupić parę, nie? Tylko. Ale to mi się nie opłaca, bo taka para soczewek, czy tam jedna soczewka i ta druga, bo można kupić na sztuki, nie? Czyli tam jedna i druga soczewka, to mnie troszkę wyniesie, więc to mi się nie opłaca. I tak czekam kolejny tydzień. No i nic, mam stare soczewki na sobie, na oczach, więc no, nie wiem, kiedy przyjdzie. A z Hebe ostatnio właśnie też coś zamawiałam i dostałam SMS-a, że jest tyle zamówień, że może być opóźnienie od 2 do 3 dni i faktycznie tak było. Natomiast teraz bardzo szybko przyszło moje zamówienie, z czego się bardzo cieszę. Wiecie dlaczego? Bo przyszły te moje lakiery, które lubię, więc otwieramy tutaj paczuszkę z Hebe. Ojej. No, zanim ja otworzę, to prędzej się skleczę. Wow! Dobra. Zamówiłam sobie 2 lakiery do paznokci. Czy mam jakieś tutaj... Nie mam żadnej tutaj nic, wiecie, próbki. Zamówiłam 2 lakiery, ponieważ się teraz opłacało. Było coś takiego, że 1 plus 1 to jest wtedy za 1 grosz i tak dalej. Kurczę, ale mam teraz te spierzchnięte dłonie, masakra. Nie wiem, jak wam to pokazać. Jeden kolorek, który mi się podobał, to ze Sally Hansen, bo lubię te właśnie, polubiłam lakiery ze Sally Hansen, zresztą zawsze lubiłam. To mamy numerek, zaraz wam powiem, 899, to jest taki, taki bardziej wchodzący w granat. Bardzo lubię, teraz na sobie też mam Sally Hansen. Gdzie w szorcie pokazuje właśnie. To jest teraz taki, sobie zamówiłam, a drugi mam za grosz, wyobraźcie sobie, i to taka piękna czerwień. Ojej, jaka piękna. Bo widzicie, tu mamy takie bardziej w bordo mam, nie? A tego właśnie nie było ciągle, było tylko napisane, że powiadom o dostępności, a tutaj teraz mi się dało ten uchwycić i to jest numerek 680.
Chyba widać, czy nie? Tak, a ten mamy, już Wam pokazuję, bo nie pokazałam, chyba 899. O, więc mam, fajnie, jak się cieszę. No i właśnie, jeżeli chodzi o lakiery, słuchajcie tak. Ze Sally Hansen mam numerek 220. 220 to jest taki. On jest taki, wiecie, różowy, on jest taki, nawet nie różowy, tylko on taki jest, że jak nałożycie pierwszą warstwę, jedną warstwę, to jest tak, abyście w ogóle nie miały lakieru, nie? Żadnego na paznokciach. Druga warstwa już troszkę jakiś tam kolor daje, natomiast no trzecia to już wiadomo, nie? Więc bardzo też lubię. Później mam właśnie ten, co mam na sobie, to mam numerek 370. Fokusuje się? Chyba tak, to jest właśnie ten kolorek. Bardzo go lubię też. No i jeden, który kupiłam i mi się nie podoba, to jest 270. To jest taki, taki nie wiadomo jaki, niby taki różowy, coś z czymś tam, z takim złotą przebitką. Nie wiem, czy to zobaczycie, czy nie. Gdzieś tam złote się mieni. Nie, nie podoba on mi się. I teraz tak, ze Sally Hansen uwielbiam tę odżywkę, także będę musiała sobie też zamówić. I teraz przygotowałam dla Was takie moje polecajki odnośnie właśnie lakierów do paznokci. Uwielbiam ten właśnie utwardzacz do paznokci, jest mega, naprawdę. Powiem Wam, że trzymają paznokcie, no liczmy do 3 dni, jeżeli coś robicie, jeżeli coś myjecie, jeżeli zmywacie i tak dalej, więc bardzo fajny jest to taki utwardzacz. Ja go cały czas używam i jest mega. Natomiast jeżeli chodzi o przyspieszacze do jeżeli chodzi o przyspieszacze, które powodują wysychanie nam lakierów szybkie, więc tutaj ja Wam polecałam, zresztą tutaj widzicie, że już jest resztka, Fast Dry z Avonu i tutaj mamy spray przyspieszający wysychanie lakieru do paznokci. Ja Wam go polecałam, tak, bo naprawdę był fajny, tylko że zaraz Wam powiem tak, może tak, tu mam schebę, zamówiłam schebę zamówiłam również też, taki właśnie przyspieszacz wysychania lakieru i tu mamy olej ze słodkich migdałów, skraca czas schnięcia lakieru, utwardza i chroni manikir przed odpryskiwaniem, nadaje paznokciom połysk, nałożyć krople produktu na paznokieć i poczekać aż do całkowitego wyschnięcia lakieru, po użyciu szczelnie zamknąć. I teraz tak, jeżeli miałabym porównać te dwa produkty, to powiem Wam, że Hebe wygrywa. Wiecie dlaczego? Dlatego, że tu jest spray. I jak na przykład sobie popsikałam na te paznokcie, to było czuć po pierwsze alkoholem i to mocno było czuć alkoholem. Wiadomo, że no wysychało szybko, ale no, no było czuć ten alkohol i do tego jeszcze musiałam gdzieś tam chusteczką sobie po prostu zetrzeć, żeby nie było widać, że jest jakieś tam mokre, żeby właśnie to, ten nadmiar, nie, musiałam sobie chusteczką wytrzeć. Natomiast jeżeli chodzi o ten produkt z Hebe do wysychania lakieru, ten przyspieszacz wysychania lakieru, to powiem Wam, że jest genialny. Naprawdę polecam Wam. Tutaj widzicie, mamy o tak, że o, nabieramy, tu naciskamy, nabieramy i na jeden paznokieć, na drugi, na trzeci kropelka i tak dalej. I powiem Wam, że praktycznie od razu macie wyschnięty lakier na paznokciach. Naprawdę, bo dzisiaj malowałam i raz, dwa, trzy i od razu wyschnął mi lakier. Także naprawdę powiem Wam, że jakbym miała wybierać pomiędzy tym a Avonowym, to wybieram z Hebe. Więc mówię, z Wami się z tym podzielę. Następnie byłam też ostatnio w Rossmanie i już tutaj zaczęłam używać mydło w płynie biały jeleń, ale dopiero drugi dzień używam. Kozie mleko nawilżające, przebadane w kierunku atopii, ponieważ mam ciągle wysuszone te dłonie, więc mówię sobie kupię. Akurat było na promce to mydło, więc zobaczymy jak będzie działać, czy faktycznie pomoże mi. No i słuchajcie, kupiłam sobie też ostatnio ale internetowo z H&M-u taką oto koszulkę, taką o, ona jest tutaj, nie będę przymierza, bo to zwykła koszulka na okrągło, jak widzicie, rozmiar L, bo lubię duże, taka w cielistym kolorku, gdzieś dałam za nią koło 40 zł, 39 coś tam, więc
40 zł liczmy, taki właśnie cielisty kolorek na długi rękaw, ponieważ chciałam właśnie pod jakieś takie sweterki mieć taką bluzeczkę, więc to jest H&M-u. Bardzo szybko znikają, nawet nie wiem, czy jeszcze są dostępne, powiem Wam, bo chciałam sobie dokupić jeszcze inne kolorki, ale ciężko jest, powiem Wam, ciężko. Ale musicie też uważać, ponieważ one są bardzo, bardzo obszerne. Na przykład ja mam tu rozmiar L i taki jest obszerny, także nawet w M-kę bym weszła. To to, a kolejny mój zakup, który poczyniłam na Shopee, to jest coś takiego, zobaczcie, o. Tu mamy panią, pięknie. Co to jest? Kto zgadnie? Słuchajcie. I to jest mega produkt. Fajne coś, naprawdę. Tu mamy tak. Jedną i drugą gumeczkę. Takie dwie gumeczki mamy. A tu mamy takie coś. I to jest coś takiego. I tu jeszcze jest klamra dołączona do tego. I to ma powodować, że mamy trzymać to na 3 godziny i wyjdą nam takie loki, fale loki koki, że tak powiem, tak jak ta firma, nie? Taka fryzjerska od włosów, więc tak jak właśnie tutaj pani ma na zdjęciu coś takiego, że właśnie nakładam sobie to, później klamrę na środku, później zawijam od tego na zewnątrz, zawijam tu i przyczepiam właśnie jedną gumeczką, później tu i tu przyczepiam drugą gumeczką i tak odczekuję, czekam gdzieś 3 godziny. Powiem Wam, że ja coś... i trzeba jeszcze najpierw spryskać czy nawilżyć po prostu wodą. Ja powiem Wam tak, że na początku chciałam to przetestować jak najszybciej, bo byłam ciekawa, czy to daje radę i zrobiłam tak, że na suche włosy właśnie to nałożyłam. I nawet 3 godzin nie trzymałam, tylko gdzieś z godzinę, półtorej i powiem Wam, że zrobiły się tutaj takie fale. Takie naprawdę fajne, wiecie, nie komunijne, takie naprawdę fajne. Także myślę, że chyba będę zadowolona z tego produktu. Oczywiście jakby co to zrobię Wam taki test, zobaczymy, przetestujemy to razem wspólnie, albo na short się Wam pokażę, albo po prostu nagram filmik, jak tego właśnie używam produktu. Także to by było chyba tyle, jeżeli chodzi o moje tutaj zakupy. Wszystko Wam przekazałam, pokazałam, tak myślę, tak rozglądam się, bo w tym pokoju zawsze... Nie wiem, czy słyszycie, ale tam mnie pika, bo właśnie frytki mam włączone i dzisiaj sos czosnkowy i to wszystko, jeżeli chodzi o obiad, bo nie mam czasu na obiady, żeby gotować. Także myślę, że chyba wszystko Wam przekazałam. Patrzę tutaj, czy coś jeszcze, coś pominęłam, dlatego że w tym pokoju zawsze odstawiam różne rzeczy, zostawiam, jeżeli Wam chcę coś pokazać. Także myślę, że chyba to by było wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się, moi kochani. Jeżeli komuś się podobał ten filmik, to zachęcam do łapek w górę, do subskrypcji mojego kanału, bo będzie mi bardzo niezmiernie miło. No i co? Zapraszam też na mój Instagram lucy2585. Też na TikToku mnie znajdziecie, także zachęcam Was serdecznie. Trzymajcie się, moi kochani, miłego wieczorku bądź miłego dzionka bądź wieczorku, w zależności kiedy będziecie oglądać mój filmik. Jestem dzisiaj zakręcona, ponieważ jak zawsze w biegu, a mamy prawie godzinę 16, także widzicie, tam już mnie pika, muszę iść szybko do piekarnika. Także zmykam, szybko wyciągam te frytki, bo zaraz mąż wróci z pracy. Buziaki, kochani, do zobaczonka.